Jak to się stało, że zaczęła Pani tłumaczyć z języka polskiego? Więc po prostu ja nie jestem polonistką, z góry tak mówię. Przyjechałam do Polski w 80 roku i wyszłam za mąż. Miałam męża Polaka przez wiele lat, a też wtedy studiowałam anglistykę i pisałam pracę magisterską o powieściach Isaaca Singera. Także to wszystko było związane z Polską i Polska była w pewnym sensie dla mnie tajemnicą. Chciałam odkryć ten kraj i te wszystkie miejsca po prostu, gdzie też Isaac Singer mieszkał, spędził młodość, gdzie jego też bohaterowie po prostu też żyli i te wszystkie miejsca były dla mnie bardzo ciekawe, więc to jest pierwszy powód. To są te dwie przyczyny, jakby po prostu najważniejsze. Tłumaczy Pani głównie polską poezję, a który z poetów sprawiał Pani największe do tej pory trudności? Nie wiem, Miron Białoszewski może? Miron Białoszewski bardzo ciekawy jest. Ja też go przyłożyłam do panoramy polskiej antologii XX wieku, która była wydana przez Noir sur Blanc. Ale nie sądzę, żeby on był najtrudniejszy. To znaczy, często Polacy mówią, że on jest nieprzetłumaczalny, ale wcale tak nie sądzę, bo te gry, to znaczy, my możemy po francusku wymyśleć różne gry słów, tak? I to jest bardzo zabawne. Ja sądzę, że na przykład, natomiast ja sądzę, że Siwczyk był trudniejszy. On by się wydawał takim dla Polaka raczej prostym poetą. Ja nie wiem, bo jak ostatnio, bo ja byłam 2 lata temu zaproszona na festiwal Miłosza przez Instytut Polski z Paryża na pobyt studyjny po prostu, żeby się rozejrzeć i zobaczyć, nas są ciekawi na przykład poeci teraz do tłumaczenia na francuski. A rozmawiałam z poetami, oni byli zdziwieni, że ja tłumaczyłam i wydałam zbiór Krzysztofa Siwczyka, bo oni powiedzieli, że to przecież jak to pani zrobiła, bo przecież to jest bardzo trudne. I to jest trudne z tego powodu, że są pojęcia, jest dużo filozofii w tej poezji, są te pojęcia bardzo abstrakcyjne, jednocześnie są opisy konkretne codziennego życia, jest slang, sporo slangu też. Także musiałam prowadzić różne poszukiwania i zresztą ja myślę, że dla każdego tłumacza jest tak, że po prostu też zadaję pytania po prostu tam innych, nie, tłumaczy i to jest normalne przecież, nie, bo... Ale to było bardzo, bardzo ciekawe i ta książka wyszła w bardzo dobrym wydawnictwie i jesteśmy bardzo zadowoleni. On zresztą był zaproszony też do Paryża. I teraz wkrótce się spotkamy. Ale ta cała moja przygoda z polską literaturą jest złożona i trochę skomplikowana, bo kiedy właśnie byłam w 80 roku w Polsce, to ja nie mówiłam po polsku. Mówiłam dobrze po rosyjsku i po angielsku. I po łacinie też. I musiałam się nauczyć polskiego bardzo szybko, ponieważ ludzie nie chcieli ze mną rozmawiać po rosyjsku i nie mówili po angielsku nie tak dobrze. I ja nie znam niemieckiego. Ale to wszystko było bardzo ciekawe, bo ten okres, nie był szary, był okresem rozwoju też politycznego i walki dla wolności. Także dla mnie to było pasjonujące i romantyczne jednocześnie. I w tamtych czasach ja wtedy odkryłam najważniejsze chyba zbiory polskiej poezji Wisławy Szymborskiej, Ewy Lipskiej, Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Różewicza, Jerzego Ficowskiego i potem ja poznałam osobiście tych poetów. Ja byłam przez nich zaproszona do domu nawet, u Wisławy też, u Ficowskiego, u Różewicza. Z Różewiczem to było niesamowite po prostu, bo ja do niego napisałam z Paryża, umówił się ze mną, przyjechałam z Paryża specjalnie dla niego, potem nie chciał ze mną się zobaczyć, bo powiedział, że jest w depresji. Jednak pojechałam do Wrocławia i czekał na mnie w kawiarni i tam spędziliśmy pół dnia razem. Nagraliśmy tą rozmowę i to wszystko było
I to wszystko to były materiały, czy to był materiał do mojej pracy doktorskiej, bo później napisałam pracę doktorską z literatury porównawczej, skupiając się bardziej na poezji, na polskiej i francuskiej poezji powojennej. A co w przekładaniu z języka polskiego na język francuski sprawia pani, czy jeszcze coś sprawia pani największe problemy? Ach, to jest, myślę, że z każdego języka trudno jest tłumaczyć po prostu. Ja nie sądzę, żeby było trudniej tłumaczyć z polskiego z tego powodu, że są deklinacje i że jest gramatyka zupełnie inna. Czy myślę, że z włoskiego też, chociaż włoski jest bardzo bliskim językiem dla nas, po prostu ja myślę, że też jest bardzo trudny, ponieważ ja sądzę, że tłumaczenie to nie jest tylko sprawą lingwistyczną, to jest też dla mnie to jest sprawa też literacka, artystyczna. Przede wszystkim. I też naukowa, no zależy od tekstów też, które tłumaczymy, prawda? Także ja myślę, że trudności polegają na czymś innym. Na przykład na oddawaniu rytmu, czy muzyki tego języka. Na przykład kiedy tłumaczę wiersze Zuzany Ginczanki, to ja mam inne problemy niż kiedy tłumaczę barbarzyńską Europę Karola Modzelewskiego, prawda? Oczywiście. A zresztą jeśli chodzi o tą książkę, to znaczy ja to przełożyłam z Agatą Kozak, ja z łaciny musiałam też przełożyć na nowo wszystkie cytaty, bo Karol Modzelewski był niezadowolony z istniejących przekładów na przykład, prawda? I tak dalej. Także to była niesamowita praca, a też współpracowałyśmy z autorem, z Modzelewskim, bo przecież to są tematy bardzo trudne, prawda? Także bardzo często tłumacz jest też, musi prowadzić po prostu poszukiwania, research po prostu naukowe. I to sprawia trudności. To jest, ja też sądzę, że tłumaczenie to nie jest na przykład tekstu, to nie jest odbiciem tego tekstu, tego oryginału. To jest kreacja. Tłumaczenie, przekład jest kreacją literacką. Na nowo i pozwala temu tekstowi może żyć dłużej, czy daje mu podwójne życie, czy bogatsze. Tłumaczenie też to jest interpretacja tekstów, prawda? Więc to jest dogłębnie czytanie, czułe. Także myślę, że po prostu tłumacząc my czytamy po prostu bardziej dokładnie niż zwyczajny czytelnik. A ma pani jakieś tłumaczeniowe marzenia? Tak, mam dużo. Mam dużo. Ja już przełożyłam dwa zbiory, na przykład Haliny Poświatowskiej, bo ja kochałam jej poezję. Jeden zbiór był wydany we Francji, jest jednojęzyczny, jest tylko po francusku, istnieje w małym wydawnictwie i dosyć ładnym, a pierwszy zbiór właściwie był wydany w Polsce, w wydawnictwie literackim, w tej pięknej kolekcji dwujęzycznej wielkich poetów. Ja mam marzenie, to znaczy ja marzę o tym, żeby tłumaczyć jej prozę, jej listy i opowieść dla przyjaciela, bo uważam, że ten tekst jest piękny. A jaką rolę z pani punktu widzenia odgrywają Instytut Książki i Kolegium Tłumaczy? No, odgrywają bardzo ważną rolę, bo bez pomocy Instytutu Książki byśmy w ogóle nie wydali tych zbiorów, szczególnie zbiorów, ale może w ogóle tych książek we Francji.
We Francji trudny jest rynek dla polskiej literatury. My o to walczymy, żeby ona była bardziej znana. Myślę, że jednak dużo się zmieniło na lepiej. To znaczy mamy dużo festiwali, tam ona jest obecna, ta literatura, ta poezja. I na przykład teraz pracuję dla wydawnictwa, które stworzyło specjalną kolekcję dla polskiej poezji na podstawie moich propozycji. Także to się wszystko rozwija, ale trzeba nad tym bardzo dużo pracować. I nieustannie pracować po prostu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również.